Piątkowa motywacja. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że niestety my sprzedawcy bardzo często świecimy pustkami. Tak, ja wiem, to miała być piątkowa motywacja, a nie demotywacja, więc już to wyjaśniam. Co to znaczy, że świecimy pustkami? To znaczy, że my chcemy sprzedać klientowi produkt nie wierząc w siebie. I tutaj bardziej mi chodzi o to, że nie uzupełniamy tej wiedzy na zewnątrz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi do nas dwóch przedstawicieli handlowych. Obaj sprzedają, czy oboje, obie sprzedają telekomunikacje, w sensie usługi telekomunikacyjne. Jedna z firmy X, druga z firmy Y. My i tak musimy kupić jakieś aktywacje dla naszego zespołu, czy dla nas samych. No więc właściwie oferty są bardzo zbliżone, telefony zbliżone, etc. Więc oferta właściwie jest, można powiedzieć, identyczna, różni się tylko brandem. I teraz na co zaczynamy zwracać uwagę? No właśnie na to, co mówiłem wcześniej, czyli na sprzedawcę. I teraz zobaczcie, okazuje się, że przychodzi do nas pan, znowu, niech będzie pan X, i mówi, że ma świetną ofertę i w ogóle my mówimy, dobra, chwilę, jakby coś, to się zastanowimy i damy znać. Wchodzimy w profil tej osoby, na przykład na LinkedIn, bo tutaj o tym mówimy, czy na YouTube'a, czy na Facebooka, czy gdziekolwiek, i tam jest nic. Zdjęcie czasami kiepskie albo wcale. Aktywność? No, dobrze jak coś skomentował, a zazwyczaj wcale. Nawet komentarza nie zostawia, nawet nie zalajkował niczego, nic. Pusty profil. Doświadczenie? Dobrze jak są trzy firmy, czasami jest 13. I zmierzam do tego, że my jako sprzedawcy musimy we właściwy sposób też się przedstawić. To nic trudnego, to naprawdę nic trudnego. To był pan X, a teraz wyobraźmy sobie, że pan Y nam złoży ofertę, mówimy, dobrze, dziękuję, zobaczymy. Wchodzimy na jego profil, a tam widzimy na przykład artykuł, jak dobrze dobrać abonament do swojej firmy. Jeden artykuł, załóżmy, jeden artykuł. Jak, czytam powiedzmy drugi wpis, rozmowa z klientem, to mój zadowolony klient, tam powiedzmy pan Krzysztof, który opowie, czy też chce podzielić się tym, dlaczego akurat wybrał naszą ofertę. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile jest dzisiaj możliwości. Ja sam prowadzę podcast. Napisałem bloga. Dobrze użyłem tych słów. Napisałem. Nie piszę bloga. Ja już go napisałem i koniec. Samoutrudnianie.pl. Zapraszam. On jest napisany i ja tam czasem coś dodaję, ale to nie jest tak, że ja... A bloga, o Boże, to ja teraz muszę ciągle siedzieć i pisać. Nie. Tu chodzi o zbudowanie Twojego wizerunku, ale jednocześnie podświadomie pokazanie klientowi, potencjalnemu klientowi, że Tobie zależy, człowieku, że Tobie zależy. Że Ty nie tylko przychodzisz z ofertą i mówisz, patrz Panie, jaka fajna oferta, ale mówisz, przychodzę, bo jestem ekspertem, przychodzę, bo się na tym znam, bo to lubię, zaangażowany jestem. Możesz napisać bloga. Ja prowadzę również podcast z Karolem Bancerzem. Nie musisz prowadzić podcastu, ale możesz na przykład na YouTube'a nagrać dosłownie kilka nagrań. 5, 6. Jak nagrasz 10 czy 20, to super. Nagraj kilka i zostaw. I już jest. Na Facebooku, wiemy, Facebook prywatny, ale tu nie chodzi o to, żeby wrzucać tylko jakieś głupawe teksty i durne zdjęcia z imprez. Dobra, to już wiemy, to nie będę się powtarzał. Ale do tego, jak na przykład masz problem z własnym Facebookiem, czy nie chcesz go tam za bardzo, to wproś się na przykład na jakiegoś fanpage'a, na jakiś wywiad, czy właśnie do tego podcastu też wywiad, czy do jakiegoś kanału na YouTube, gdzie poradzisz, jak dobrać abonament do firmy i tak dalej. Naprawdę jest wielu ludzi, którzy tworzy wiele treści i potrzebują ekspertów do wywiadów, na przykład do artykułu. Sam piszę wiele artykułów do różnych czasopism i do portali internetowych. Czasami się zgłaszają sami, a czasami ja się zgłaszam. Mówię, słuchajcie, widzę, że zajmujecie się tematyką XYZ, mam pomysł na artykuł, co wy na to? Nigdy. Nigdy nikt mi nie odmówił. Nigdy.
Jeszcze mi się to nie zdarzyło, żeby jakikolwiek portal powiedział: nie, dziękujemy, mamy tyle artykułów. Przecież dla nich tworzenie kontentu i treści to jest ważna rzecz. Mało tego, jak napiszesz tę treść, to jeszcze się nauczysz mnóstwa rzeczy. Ja tak naprawdę swoje szlify, jeżeli chodzi o pisanie artykułów, oczywiście to były na blogu pierwsze, ale później jak zacząłem pisać do poważnych gazet, typu As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, do CC News i tak dalej. I tam mówią: Karol, tu styl, tu literówki to wiadomo, ale tu popraw, tu zobacz, tu zmień, tu mniej tego, tu więcej tego. O! W życiu bym się tego nie dowiedział, gdybym nie zaczął pisać. I teraz reasumując. Idziesz do klienta i mówisz: proszę pana, proszę pani, to jest moja oferta, a tu jest mój profil. W sensie to, co stoi za mną. Okej, ja jestem w porządku, bo każdy z was jest w porządku. Ale wy wychodzicie, odsuwacie się i jest często za wieloma z nas pusta przestrzeń. Tam nie ma nic. Nic w social mediach, nic w internecie. Wpisujesz imię, nazwisko przedstawiciela, jest pusto. Jest pustka. Czyli stąd moje słowa, że najczęściej za nami stoi pustka. Zmieńmy to. To jest proste. Ja nazywam to bycie agentem 007. Napisz 7 postów, filmów, artykułów i tak dalej. Albo jeden artykuł, jeden post na LinkedIn, jeden post na Facebooka, jeden film na YouTube'a, ale wtedy wartościowy, trwający więcej niż 3 minuty. Zrób to po jednej. Niech to razem będzie 7. Załóż bloga, napisz 7 artykułów i zostaw, niech jest. Niech jest w danej tematyce, to jest za darmo. Poświęć trochę na to czasu i zrób to dobrze, a później się tym chwal i dziel. Później się tym chwal i dziel. Ludzie zobaczą inaczej, innego handlowca. Okej, to jest sprzedawca, no, tak wiadomo, jak wielu, ale patrz, on zrobił to, to, to i to. Naprawdę inaczej się na to patrzy. Naprawdę patrzy się na to inaczej. I tego tak mocno ci życzę, żebyśmy byli sprzedawcami nie bez pustki, żeby za nami coś było, żeby za nami byli też inni ludzie, na przykład zadowoleni klienci. Tacy, którzy, wiesz, chcą powiedzieć: no ja nie wziąłem od X-a oferty, ale od Y-a, wiesz, zobacz, on, wiesz, pisze do gazety, był w telewizji i tak dalej. To się da dzisiaj zrobić. Naprawdę da się to dzisiaj zrobić. Trzymam kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się, cześć. A jeszcze bym zapomniał. Zasubskrybuj proszę mój kanał. To naprawdę dla Ciebie żadne wyzwanie. A dla mnie taka, wiesz, chęć rozwoju, no powiedzmy sobie, będzie mnie to jeszcze bardziej motywować do nagrywania filmów. Kliknij w łapkę, w subskrypcję i w dzwoneczek, żeby przychodziły powiadomienia, kiedy się pojawi nowy film. Dobra, no to już teraz wszystko. Cześć.